Tak się kończy Księga Daniela. Smutno się rozpoczynała niewolą, a kończy się wyzwoleniem. Jak zakończy się ten wielki bój, o którym tak dużo na ostatnich spotkaniach mówiliśmy? Jak wcześniej zasygnalizowałem, to, co jest przed nami, jest to najlepsze, co Bóg ma dla swojego ludu. Witam serdecznie i was, i internautów, gdziekolwiek jesteście. Jestem przekonany, że te spotkania w jakiś sposób zespoliły nas, zjednoczyły z proroctwami biblijnymi, nawet nas tutaj z sobą, tę gromadkę osób, i czuję osobiście więź z tymi, których nie widzę, ale jestem człowiekiem wierzącym i wiem, że tam jesteście. Dziękuję za to bardzo Bogu. Chciałbym zapytać, czy jest tutaj osoba, która była obecna na wszystkich spotkaniach i nie opuściła ani jednego? Są takie osoby. Są takie osoby, chwała Bogu. A wy tam, za komputerami, u siebie w domach, kto nie opuścił żadnego? No nie wstydźcie się, pokażcie ręce. A kto opuścił tylko 3 razy? Rachu, byście stracili. To było strasznie dawno temu, rozpoczęliśmy w lutym przecież. 3 albo 4. W terenie, to znaczy w terenie, gdzie się urodziłem, w Małopolsce, to mówią czapka mniej, czapka więcej. Ważne, że korzystaliśmy z tego, co Bóg nam oferuje podczas tych spotkań, wtedy, kiedy mieliśmy taką sposobność. Cieszę się, że nasz Pan jest tak dobry i pozwala nam coraz lepiej zapoznawać się z Pismem Świętym. Czy podczas tych spotkań zauważyliście, że Biblię należy trochę uważniej czytać, jak do tej pory czytaliśmy? Bo tam są rzeczy, o które nieraz nawet pytamy, a myśmy je przed chwilą dopiero przeczytali. To jest zaskakujące. Ja siebie na tym ciągle jak gdyby spotykam, że pytania, które miałem, czytam jeszcze raz i mówię, nie, tam jest odpowiedź. A księgi prorocze szczególnie, księgi apokaliptyczne, Daniel i Objawienie, ja mówię, one mają taki moduł kolejarski trochę. Na rozjazdach kolejarskich, tam, gdzie są te zwrotnice, to gdy się dobrze przyjrzysz, to wiesz, czy pociąg pojedzie prosto, czy skręci. A to są milimetrowe różnice. Tylko przerzucenie, lekkie przerzucenie zwrotnicy. Już jesteś zupełnie gdzie indziej. Podobnie jest z czytaniem tych proroctw apokaliptycznych. Nieraz jesteśmy czymś zasugerowani i tak patrzymy do przodu, już tam daleko widzimy. I nagle ta zwrotnica została przełożona, a my jedziemy dalej prosto. Wykolejenia są bardzo, bardzo niepożądane, tak jak wylewanie wody, co zrobiłem przed chwilą. W każdym razie, czytając Pismo Święte, zwracajmy na to uwagę, co jest napisane. Skończyliśmy tym tekstem i zastanawialiśmy się, o co w tym tekście chodzi? Dzisiaj przed południem przeczytaliśmy 44 wiersz. Wtem przed straszą go, króla północy, jak pamiętamy, wieści od wschodu i północy. Dlatego wyruszy w wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu. Już to jest politurowane, to wytrzyma. Tej wody nie było tak dużo, na szczęście. Już. Są ludzie, którzy lubią porządek, nie?
Ja bym stał przy tym i dalej bym mówił. Wieści od wschodu i od północy. O co chodzi? Już zapoznaliśmy się ze stronami świata, jak pamiętacie w Księdze Daniela. Mówiliśmy o kierunkach, w które tam będzie rozszerzał swoją działalność Mały Róg. Południe, wschód, kozioł z zachodu, baran ze wschodu, który bodzie w różne strony. Króla północy i króla południa mamy, a tu nagle połączenie północy i wschodu. Biblia jest cudowną księgą i tak się składa, że Biblia na temat tych kierunków też ma coś do powiedzenia w aspekcie zbawienia, w aspekcie tych myśli, w które teraz wkraczamy w 12 rozdziale. Ale jeszcze jesteśmy w rozdziale 11. Przeczytajmy kilka tekstów, które nawiązują do tych rzeczywistości, które wspomniane zostały w wierszu 44. W księdze Izajasza, proroka, w rozdziale 41 czytamy takie słowa. Słuchajcie mnie w milczeniu wyspy. Wy zaś narody nabierzcie siły. Niech przystąpią, a potem niech mówią razem stańmy do rozprawy. Któż wzbudził na wschodzie tego, któremu towarzyszy zwycięstwo na każdym kroku, który poddaje narody swojej mocy i podbija królów, którego miecz ściera ich na prok, a łuk rozwiewa jak plewę. Wzbudziłem na północy męża, przybył, na wschodzie słońca kogoś, kto wzywa mojego imienia, zdeptał władców na błoto, tak jak garncarz ugniata glinę. Gdy włożymy w kontekst sytuacyjny to proroctwo i tę zapowiedź, to ona później jest rozszerzana aż do 45 rozdziału. Chodzi o wyzwolenie narodu Bożego z Babilonu. I to są proroctwa o Cyrusie, który przyjdzie ze wschodu, przyjdzie z północy, bo od wschodu, aby dostać się na te tereny, gdzie lud Boży ma się znaleźć, to są te kierunki. Mówi na wschodzie temu, któremu towarzyszy zwycięstwo na każdym miejscu. Na północy męża. On przychodzi. On ratuje mój lud. Inny tekst w księdze Malachiasza. Nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Znowu jakaś rozprawa, znowu jakieś sądy, jakieś zakończenie procesu, rozliczenie Boga z ludzkością. I mówi, ale wam, którzy boicie się Boga, wzejdzie słońce sprawiedliwości. O czym tutaj jest mowa? Łukasz, który częściowo tylko nawiązuje do Malachiasza, ale nawiązuje, mówi o narodzeniu Pana Jezusa. Przepraszam, o narodzeniu Jana Chrzciciela, który był tym, który torował drogę Jezusowi. A ty, dzieciątko, prorokiem najwyższego nazwane będziesz, to są słowa Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela, bo pójdziesz w przód przed obliczem pańskim, abyś gotował drogi jego. A iżbyś dał znajomość zbawienia ludowi jego przez odpuszczenie grzechów ich, przez wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, w których nawiedził nas wschód z wysokości, aby się ukazał siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci,
ku wyprostowaniu dróg naszych na drogę pokoju. Zresztą później w Ewangeliach spotykamy, gdziekolwiek Chrystus się pojawił, Mateusz bodaj w 4 rozdziale mówi, że Galileja, ta kraina ciemności i pogan, ujrzała wielkie światło, gdy pojawił się Chrystus. Apokalipsa. Potem widziałem 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi, powstrzymujących 4 wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła występującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego, który zawołał głosem donośnym na 4 aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi, mówiąc: nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Pieczętowanie ludu Bożego, gromadzenie ludu Bożego odbywa się przez anioła, który przychodzi od wschodu słońca. Czy zauważyliście, że wejście do świątyni izraelskiej, o tym mówiliśmy kiedyś, cały wykład było od wschodu. Usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, 144 tysiące opieczętowanych. Mamy też w Apokalipsie trójanielskie poselstwo, które obiega cały świat. I co oznajmia? Właśnie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Właśnie wyzwolenie. Właśnie drogę do zbawienia. Właśnie ostrzeżenie przed odstępstwem i odejściem od Boga i obietnicę życia wiecznego. Zaraz następna scena za tą sceną 3 aniołów to jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Bardzo ciekawy jest tekst w 16 rozdziale Apokalipsy. Wylał 6. Tam aniołowie wylewają tę czaszę gniewu Bożego, czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów od wschodu słońca. Połączmy to. Tu chodzi o upadek duchowego Babilonu. Mowa jest o Eufracie. Pamiętamy, jak Cyrus, ten król od wschodu słońca i północy, zdobył Babilon? Wysuszył wody Eufratu. Myśmy o tym mówili. Gdy mówiliśmy, jak po Babilonie na scenę dziejów w historii weszła Medopersja. Pozbierajmy te wszystkie informacje na jedną planszę. Cyrus, wybawca ludu z niewoli, z Babilonu, gdzie Daniel przez całe swoje życie dorosłe i młodzieńcze był. Od 18 roku życia do 90 roku, 72 lata Daniel jest w niewoli, gdy go spotykamy podczas ostatniej wizji. A więc dłużej niż niewola, bo niewola ile miała według Jeremiasza? 70 lat. Daniel 2 lata dłużej jest już w niewoli. Są drobne szczegóły, ale jakże istotne i jak ważne. Malachiasz, mówiąc o Mesjaszu, nazywa go, to jest Słońce Sprawiedliwości. Gdy się ma urodzić, to ojciec Jana Chrzciciela mówi, że ty będziesz torował drogę temu, który nas nawiedzi, ten wschód z wysokości. Dokładnie ktoś mi to tłumaczył, że ten tekst można przetłumaczyć jak wschodzące słońce. Widzimy jucznie pierwszy brzask, a później to słońce wychodzi w całej krasie. Tak pokazana została misja mesjanistyczna naszego Zbawiciela, gdy był po raz pierwszy na tej ziemi. Zanim przyjdzie po raz wtóry, to anioł gromadzi jego lud, który żywo doczeka powtórnego przyjścia swojego Pana. I jest powiedziane, on od wschodu słońca przychodzi. Wszystko, co dzieje się pod adresem wyzwolenia ludu Bożego z duchowego Babilonu i wszystko, co jest
napisane odnośnie powtórnego przyjścia Chrystusa. Łączy się ze wschodem. To są wieści od wschodu słońca. I wreszcie ta droga królów od wschodu, którzy wyzwolą naród izraelski. Gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział i wiersz 27, to nawet gdy jest mowa o powrocie Pana Jezusa Chrystusa, to mówi, że to będzie tak jak błyskawica, która rozbłyska z jakiego kierunku? Od wschodu aż na zachód. Zaczynamy kojarzyć, jakie wieści przerażą króla północy, któremu wydawało się, że wszystko może, który chciał być równy najwyższemu, który ogłosił się najwyższym autorytetem na świecie. Dowiaduje się, że ktoś inny ma przyjść. To tak jak Heroda przeraziły te wieści, że jakiś król miał się urodzić. Tak prorok Daniel mówi, że wtedy, gdy będzie największy rozkwit i największe powodzenie w gronie króla północy, w tym systemie, wtedy nagły strach sparaliżuje jego działania. To będą wieści od wschodu słońca. W zasadzie każdy z nas może wybrać sobie którąś ze stron. Myśmy mówili o Izraelu przed niewolą. W zasadzie to było już po drugim najeździe na Jerozolimę, gdy Ezechiel zabrany do niewoli w drugim najeździe, później ma wizję i pokazana mu jest świątynia w Jerozolimie. Pamiętacie, co czyni tych 24 starców, którzy tam są w świątyni? Są odwróceni tyłem do świątyni i kłaniają się na wschód słońca. Kult fałszywego bóstwa zawsze rywalizował z prawdziwym Bogiem. Zawsze. Niektórzy mówią, że aby walczyć z Bogiem, to trzeba tak bardzo od Niego się różnić, jak to jest tylko możliwe. Nie demon. Nie demon. Gdy Izajasz opisuje upadek tego Lucyfera, to mówi: ty przecież mawiałeś w sercu swoim, wstąpię nad niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze narad, na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Dlaczego tam chciał swoją stolicę założyć? Bo tam Bóg ma swoją stolicę. Tam Bóg ma swoją stolicę. Prawdziwym królem północy jest Bóg. Gdybyśmy studiowali Apokalipsę, to zobaczymy, na co diabeł się zdobywa. Tam to wyraźnie jest pokazane. Niektórzy kwestionują istnienia Ojca, Syna i Ducha Świętego jako trzech istot osobowych bóstwa. W Apokalipsie diabeł podrabia Trójcę. Dokładnie. I to jest rozpisane w rozdziałach całych. Jest ktoś, kto pełni funkcję Boga Ojca, ktoś, kto pełni funkcję Syna Bożego i jest ktoś, kto pełni funkcję Ducha Świętego. Tutaj jest powiedziane, że diabeł chciał zasiąść na górze narad, na najdalszej północy, tam, gdzie na te narady go nie dopuszczano. Powiedział: a ja to jednak osiągnę. Dziwimy się, że Adamowi i Ewie później, chcąc ich zdystansować do Boga i chcąc im zabrać to, co Bóg im przygotował, obiecywał to samo: będziecie mądrzy tak jak Bóg. Mnie tylko chodzi o to, żebyście się do Boga upodobnili. Czy pamiętacie, że w chrześcijaństwie apostoł Paweł, opierając się zresztą na proroctwie Daniela, co bardzo wyraźnie tam jest zaznaczone,
Mówi, że w Kościele Bożym usiądzie człowiek, który będzie się udawał za Boga. I my żyjemy w epoce, kiedy to należy już do historii. Tak się już stało. Diabeł zawsze tego pragnął. I teraz nagle on, król północy, który podporządkował sobie odpowiednie systemy i ten system króla północy, on się nie odgradza od Boga, on się do niego upodabnia tak, jak tylko może. On nie eliminuje myśli tego Boga, ale też nie korzysta z pełni jego błogosławieństw. Ten Bóg jest mu potrzebny i wygodny do tego, co ma pomóc w realizacji jego własnych planów. I teraz ten uzurpator dowiaduje się, że wschód się odezwał. To nie Chiny, to nie Japonia, to nie plemiona mongolskie. My czasem zbytnio chcemy spolitykować proroctwa Pisma Świętego. To jest wielki bój o zbawienie, a nie o terytoria, nie o ryż, nie o ropę, nie o cokolwiek innego. Wieści od wschodu słońca prawdziwie przerażą tego, który wie, czym to się zakończy. Jak błyskawica pojawia się od wschodu, jaśnieje aż na zachód. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wydawać by się mogło, że takie potęgi gospodarcze, polityczne, religijne, jakie oglądaliśmy poprzez pryzmat proroctw i opisów historycznych, narracji w Księdze Daniela, że mogą sobie poradzić bez Boga. Dlaczego nie? Ale proroctwo zapowiadało raz za razem, że one będą powstawać, rozkwitać i więdnąć jak kwiat, jak trawa. Popatrzmy na to, co było w drugim rozdziale. Jakie bogactwo, jaka potęga. I kamień, który nie bywał w ręku, doprowadził to wszystko do końca. Siódmy rozdział, szczególnie czwarte zwierzę, czwarta bestia i ten mały róg. Przyjdzie sąd, zapadnie wyrok i pozbawią go władzy i to wszystko zostanie mu zabrane i on sam upadnie. Ósmy rozdział, dokładnie to, co czytaliśmy w jedenastym rozdziale. Bez zahamowań, bez ograniczeń. Nie ma sobie równego. A jednak bez ręki ludzkiej będzie zniszczony. Bóg przez proroka Daniela wielokrotnie i w sposób dramatyczny obnażał te zgubne nadzieje na świetlaną przyszłość, nadzieje ludzi podejmujących walkę z Bogiem, a także z jego planem zbawienia, zniekształcającym ten plan zbawienia. Niezależnie czy to potęgi polityczne, polityczno-gospodarcze, religijne, polityczno-religijne, one wszystkie przestaną istnieć. Wszystkie systemy upadną. Przypomnijmy sobie jeszcze te dwa rogi. Wydawać się mogło, że nic im nie zagrozi. A jednak proroctwo zapowiedziało klęskę i my to już oglądamy z perspektywy oglądu historycznego. Wieki minęły od czasu upadku tej dominacji małego rogu siódmego rozdziału, a ósmy rozdział nadal oglądamy w jedenastym rozdziale i przebieg tych wydarzeń, które tam zostały sygnalizowane. Mimo ostrzeżeń i zachęty do zawierzenia Bogu, jakie znajdujemy na kartach Pisma Świętego, wielu poszło drogą donikąd, drogą na śmierć. Zasadzkę taką, w jaką sam demon wpadł, zastawiał wielokrotnie na ludzi. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Sygnalizowałem to, a teraz mamy ten tekst z listu Pawła do Tesaloniczan. Nie nastanie pierwej powrót Chrystusa, bo tam o tym jest mowa, zanim nie przyjdzie odstępstwo
i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub co jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Daniel ponad 5 wieków wcześniej o tym pisał. I Paweł to potwierdza. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków rzekomych cudów, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Zaskakujące. Ci wszyscy ludzie, którzy giną, to nie są ludzie nieświadomi Bożej miłości. To nie są ludzie, którzy nie mieli szansy na zbawienie. Nie mieli szansy opowiedzieć się za Nim. Co było ich błędem? Czego nie przyjęli? Miłości prawdy. Nie prawdy. Prawdę można do głowy przyjąć. Prawdę trzeba umiłować. Tak długo, jak prawda rozgrywa się tutaj na bazie komórek szarych naszych, to możemy być bardzo dobrze z nią zapoznani. Możemy argumentować. Ale jeżeli umiłujemy prawdę, to ta prawda nas zmieni, to ta prawda nas ukształtuje na nowo. To było celem, że zaczęliśmy się spotykać tutaj z księgą proroka Daniela, aby obserwując Daniela, tych młodych ludzi, sytuację w narodzie Bożym, w Kościele Bożym w tamtym czasie, patrząc na siebie, patrząc na nasz Kościół, wyciągać wnioski. Możemy to teoretycznie przyjąć. Możemy to zrozumieć, możemy to innym wytłumaczyć, ale jeżeli nas to nie zmieni, jeżeli nas to nie ukształtuje na obraz i podobieństwo Boże, jeżeli to nam nie pomoże być bliżej Boga, to straciliśmy tyle godzin, pomyślcie. Co więcej, tracimy nieraz całe życie. Apostoł Paweł tutaj po tych słowach, które powiedział, że ten zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga, zaraz następne słowa, które czytamy w liście do Tesaloniczan, brzmią tak. Czy nie pamiętacie, że gdy byłem z wami, to o tym wam mówiłem, a teraz wiecie, co przeszkadza, że ten niezbożnik jeszcze się nie objawił? Ale on zostanie odsunięty i wtedy, gdy ten, co przeszkadza, zostanie objawiony, ten syn zatracenia. Co przeszkadzało w czasach Pawła, że mały róg w całej tej krasie religijnej się nie pokazał? Rzym polityczny. I Paweł to doskonale rozumiał. To jest niesamowite. Jaka będzie odpowiedź na te wieści ze wschodu słońca? Rozbije wspaniałe namioty swoje, a ma wspaniałe namioty. Przecież ma w swoim orszaku cały Egipt, wszystkie klejnoty i wszystkich, którzy albo ideologicznie, albo jako najemnicy, jak Kuszyci i inni, będą działać na jego rzecz. Rozbije swoje wspaniałe namioty między morzem a prześliczną, świętą górą. Morze, symbol morza, znamy go już z Daniela. To są ludy, narody, pokolenia, języki. Gdybyśmy teraz przerzucili się do Apokalipsy, do 17 rozdziału, to tam ukazane to jest jak morze. I Daniel, anioł mówi Janowi, to są ludy, narody, plemiona, języki. A prześliczna, święta góra? Gdybyśmy czytali proroctwo Joela, to jest prorok też piszący o czasie końca, to tam się dowiemy,
To jest święta góra Syjon, na której w Jerozolimie był pałac króla, gdy król był przedstawicielem Boga. Ale ta góra była symbolem tej góry tam na północy, góry Narad, gdzie Bóg prawdziwie zamieszkuje. Bo tutaj tylko swoją obecnością zaszczycał w świątyni, a również w tych aspektach panowania na górze Syjon, szczególnie w czasach Dawida. I ta góra Syjon była symbolem Boga panującego nad swoim ludem i tego ludu całkowicie mu poddanego. Rozbije swoje wspaniałe namioty pomiędzy prześliczną ziemią, świętą górą, a morzem. Z jednej strony będzie miał poparcie mnóstwa ludów, narodów, pokoleń i języków, a z drugiej strony będzie jedyny przeciwnik, Bóg i jego lud. Kto zwycięży? Apokalipsa nam mówi, ja nie jestem wdową, ja smutku nie ujrzę. Tu żadnego smutku nie będzie. Tu będzie zwycięstwo. A gdy szósty anioł wylewa swoją czaszę, czaszę Boga, to Eufrat wysycha. I król, ten uzurpator, król północy, nie ma już wsparcia. Dlatego ten tekst się kończy tak. Wtedy, kiedy rozbije wspaniałe namioty między prześliczną świętą górą a morzem, wtedy dojdzie do swojego kresu i wtedy nikt mu nie pomoże. Do tej pory nikt przed nim nie mógł się ostać. W tej chwili będzie potrzebował pomocy, ale nikt nie będzie mógł w stanie mu pomóc. To będzie już koniec. Apokalipsa nam ukazuje ten obraz. I tutaj mamy przywołanie jeszcze z Izajasza, 41 rozdział. Gdy Cyrus powstał przeciwko Babilonowi, Babilon czuł się tak pewnie. Był ogrodzony potrójnym murem. Woda Eufratu mu pomagała. Pili tamtej nocy, byli pijani, tak jak Apokalipsa mówi, że świat będzie pijany winem szaleńczej rozpusty Babilonu w czasie końca. I w tej pijanej nocy woda Eufratu wyschnie i poparcie narodów ustanie. Nikt mu już nie pomoże. Odwołuje się znowu do tych tekstów z Daniela, bo przecież spotykamy się z księgą Daniela. Końcówka 2, 7 i 8 rozdziału i teraz 11 rozdziału. I tak wchodzimy w rozdział 12. Piękny rozdział. Bardzo interesujący. W owym czasie powstanie Michał, książę wielki, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud. Każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. A więc w tej ostatecznej potyczce na arenę występuje Michał. Ludzie, którzy walczą z Bogiem i Jego ludem, są tylko narzędziami tego fałszerza, oszusta, szatana. I ta rozgrywka naprawdę od samego początku, gdy zaistniała potrzeba czegoś takiego, miała rozegrać się między Chrystusem i szatanem. Zwróćcie uwagę, że gdy Chrystus mówi o scenie sądu ostatecznego i mówi o tym, że wielu, wielu ludzi będzie musiało zginąć, to mówi, idźcie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany dla kogo?
dla diabła i dla jego aniołów, nie dla ludzi. Ludzie mogli być uratowani. Bóg zrobił wszystko, by uratować każdą jednostkę ludzką. To miało być spotkanie prawdziwego króla północy z tym uzurpatorem i doprowadzenie go do upadku na oczach całego wszechświata, który widząc jego działalność odrzucił go dla dobra wszechświata. Szkoda, że będzie inaczej, że wielu ludzi podzieli los diabła. Ale jest powiedziane, że gdy orędownik, wiemy kto to jest Michał, o tym już mówiliśmy, nazwany jest też orędownikiem w wielu miejscach Pisma Świętego, pośrednikiem, orędownikiem, jedynym pośrednikiem. W pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 2, wierszu 5 czytamy ten tekst, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem i człowiekiem, to jest człowiek, Chrystus Jezus. Bo nie mógłby być pośrednikiem, gdyby nie był zarazem Bogiem i człowiekiem. Pozostając w niebie, nie mógł być pośrednikiem. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków napisał, aby mógł być miłosiernym kapłanem, to musiał przejść przez ten padoł cienia i śmierci. Ale mowa jest, że wtedy też nastanie wielki ucisk. Został nazwany tutaj, określony, może nie nazwany bezpośrednio, ale ucisk, jakiego nigdy nie było. Jaki to ucisk, którego nigdy jeszcze nie było, a który ma być związany z czasem przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, kiedy to lud Boży będzie wybawiony. Ten tekst mamy jeszcze raz podany w prawej kolumnie i mamy inny ucisk, który też tak został określony, bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata i dotąd, i tu jest zastrzeżenie, i nie będzie takiego ucisku. Jak pogodzić te dwa teksty? Gdy czytamy uważnie, to ten tekst nam to do końca się wyjaśnia. Ja wyświetliłem tylko 21 tekst. Przeczytajmy 22. Już mamy wyjaśnioną sprawę. Ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Z tym akcentem spotkamy się jeszcze w 12 rozdziale Księgi proroka Daniela. Ucisk, jakiego nie było od początku świata i dotąd i nie będzie. Pod względem długości trwania. Bo aby ktokolwiek ocalał, to trzeba było nie intensywność skrócić, tylko czas jego istnienia trzeba było skrócić. I Bóg to zrobił. Jest ten ucisk, którym uciska mały róg z 7 rozdziału, zresztą i 8 w jego fazie religijnej i który miał dotrwać do roku 1798, jeżeli dobrze liczymy ten czas, czasy i pół czasu. Został skrócony przez reformację. Stępione to ostrze zostało. To prawda, kontrreformacja szalała w dalszym ciągu. Ale to już nie było to, co było przedtem. Ludzie już mieli Pismo Święte w rękach. Teraz chociaż można było ich nękać, to już wiedzieli, jaką wartość ma Pismo Święte i do Boga należeli. Tu natomiast nie jest nic powiedziane na temat czasu istnienia. Wartość narracji wskazuje nam, że to będzie krótki, ale bardzo intensywny ucisk. I Biblia, zarówno Daniel tutaj, jak i Apokalipsa, mówi o tym. O tym ucisku poprzedzającym powtórne przyjście Chrystusa.
I tutaj będzie ucisk, jakiego do tej pory nie było, równocześnie dla przyjaciół Boga i dla wrogów Boga. Daniel 7 rozdział, wiersze 21, 5, 11 rozdział, wiersz 33, Apokalipsa 13 rozdział, wiersze 15 do 17 mówią o prześladowaniach ze strony wrogiej Bogu koalicji i tego małego rogu. Jeremiasz pisze o trwodze nocy Jakubowej. I to nie jest ucisk już tylko zewnętrzny z uwagi na prześladowania. To jest ucisk spowodowany stanem ducha. Anioł, który spotkał się z Jakubem, wystarczyło jedno uderzenie, że ten do końca pozostał kaleką. Ale trwogą nocy Jakuba było to, w jakim stanie on jest i chce się spotkać ze swoim bratem. Jeremiasz obiecuje, że jakikolwiek byłby to straszliwy ucisk, to lud Boży z niego będzie wybawiony. To będzie badanie własnego sumienia. Wtedy nie będziemy się nikim i niczym interesować. Wtedy będziemy stali przed lustrem własnej rzeczywistości, własnego życia. A to jest ucisk. A to może spowodować trwogę. Ale i wrogowie Boga będą cierpieć ucisk. W 14 rozdziale Apokalipsy, gdy mowa była o tym, jak strasznie prześladowany będzie lud Boży, to mogłoby się znajdować również te fragmenty i po lewej stronie, to tam jest powiedziane, ale kto czym wojuje, od tego zginie. I mały róg, i Babilon, który tak wiele zła czynił, ma przed sobą 7 plag. I to jest ucisk niezbożnych już. I my wiemy, że to w krótkim czasie będzie. Najpierw będą uciskani sprawiedliwi. Mówimy o ucisku zewnętrznym. Później będą uciskani poprzez plagi bezbożni. A trwoga nocy Jakubowej? Chyba tak długo, jak przyjdzie wyzwolenie, aż przyjdzie świt. Aż królowie od wschodu słońca przyjdą, tak jak świt w nocy Jakubowej wyzwolił tego męża Bożego. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, słyszy słowa Gabriela Daniel, obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Zmartwychwstanie to jest ta błogosławiona nadzieja. To jest ta cudowna rzeczywistość, która jest naszym pocieszeniem. To jest nadzieja dla chrześcijan. Aczkolwiek rzeczywistość ta nie jest przyobiecana tylko chrześcijanom, ludziom wierzącym w Chrystusa. Zmartwychwstaną wszyscy. Niektórzy woleliby nie zmartwychwstać. Zmartwychwstaną jednak wszyscy. To może kogoś przerażać. Nieważne kiedy, zmartwychwstaną wszyscy. Jedni do żywota wiecznego, drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Ale czy ten tekst dotyczy tego ogólnego zmartwychwstania, o którym czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale, czy w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, czy w Apokalipsie w 20 rozdziale? Wszystko wskazuje na to, że nie. Że to jest jakieś inne zmartwychwstanie. Niektórzy ludzie przeżywają szok. Jak to jest możliwe? To jest możliwe. Pamiętajmy, że takie szczególne zmartwychwstania już znamy w historii zbawienia. Mojżesz został tak wzbudzony po swojej śmierci i zabrany do nieba. Zmartwychwstali wierzący ze Starego Testamentu, którzy byli w grobach wtedy, gdy Chrystus wyszedł z grobu. Przy Jego zmartwychwstaniu. Co się z nimi stało? Nie mamy wyraźnego opisu.
Mamy tylko wzmiankę w liście do Efezjan, że Chrystus, gdy wracał na wysokość, to wiódł z sobą pojmanych więźniów. Tych, których śmierć więziła, on odbił i odebrał, i zabrał. Niektórzy mówią, że to jest tych 24 starców. Ale to dopiero, gdy czytamy Apokalipsę. Wtedy się dowiadujemy, czy to są ci ludzie, czy nie. A może zostawmy to jest Apokalipsa. Nadzieja ludu Bożego w Starym Testamencie zasadzała się na zmartwychwstaniu. Niektórzy mówią, że Stary Testament prawie że wcale nie zna pojęcia zmartwychwstania. Przed sobą mamy tylko jeden tekst z Izajasza 25 rozdziału. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza. Usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział, będą mówić w owym dniu, oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Ktoś powie, no tak, ale tu nie ma słowa zmartwychwstanie. Nie ma. W 57 rozdziale proroka Izajasza jest powiedziane, gdy Bóg mówi, skryjcie się na maluczką chwilę, aż przeminie rozgniewanie i wtedy powstaną z grobu, ożyją, i prorok mówi, ożyją trupy twoje. Wyraźnie na to zwraca uwagę. I Job z czasów Mojżesza żyje tą nadzieją. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i w dniu ostatecznym nad prochem moim stanie. I chociaż ciało się rozpadnie, to ja zobaczę swojego Boga. Ale w Piśmie Świętym znajdujemy kilka tekstów, i to w Apokalipsie też, i w Ewangeliach też, które mówią nam o innym jeszcze zmartwychwstaniu. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać przed nim wszystkie plemiona ziemi. Gdy Chrystus przychodzi, ten orszak, ten wspaniały pochód, tę procesję, jeżeli ktoś woli, z nieba, zobaczą wszyscy żyjący. To jest naturalne. Gdy Chrystus zbliży się do naszej ziemi, to z Jego nauki wiemy, że pośle swoich aniołów i wtedy obudzą, z grobów wyprowadzą zbawionych. Paweł mówi, i wtedy zostaniemy zabrani z Chrystusem i tak zawsze z Nim pozostaniemy. Bezbożni, jak tu ktoś wspomniał, oni dopiero po milenium się obudzą. A co z tymi? Ktoś się ma wcześniej obudzić? Tak, ci, którzy go przebili. Dużo na ten temat różnych teorii jest. Nawet posiłkujemy się tutaj nieraz, no ja akurat nie, ale my czytający Pismo Święte z listu do Hebrajczyków, że gdy grzeszymy po wzięciu znajomości prawdy, to tak jak gdybyśmy na nowo krzyżowali Chrystusa. Nie, tu nie o to chodzi. Absolutnie nie o to. Jezus Chrystus mówił też o zmartwychwstaniu i konieczności zmartwychwstania sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Gdy Pan zstąpi z nieba, to najpierw powstają ci umarli w Chrystusie, a inni z umarłych nie ożyją, aż się dopełni 1000 lat. Wobec tego, o czym jest mowa w 7 wierszu. Gdy Chrystus był sądzony, ewangeliści to sprawozdają, i Mateusz, i Marek, akurat mamy tutaj tekst z Ewangelii Marka, zapytał znowu go arcykapłan, Chrystus stoi przed radą najwyższą, i rzekł mu, czy ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? A Jezus rzekł, jam jest. I ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Idzie wśród obłoków, ujrzy go wszelkie oko. Jest to przyjście, na które czekamy.
Wtedy arcykapłan rozdarł szaty swoje i rzekł: na co potrzeba nam świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Co się wam zdaje? Oni wszyscy rzekli, że zasługuje na śmierć. Chrystus dał obietnicę swoim oprawcom. Zobaczymy się. Zobaczymy się, gdy będę wracał. I Apokalipsa to potwierdza. Ale Księga Daniela mówiła, że niektórzy z tych, co wtedy powstaną, to będą przeznaczeni dla życia wiecznego, inni na pohańbienie i wzgardę. A więc ta sprawa wzgardzonych już nam się wyjaśniła. A ci do żywota wiecznego? W Apokalipsie, w 14 rozdziale, mamy takie ciekawe informacje. Po przedstawieniu poselstwa trójanielskiego, 12 wiersz informuje nas: tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Ci, co w Panu umierają, jak wynika z pierwszego listu do Tesaloniczan, są wszyscy błogosławieni. I z wielu innych miejsc i tekstów Pisma Świętego. Co tutaj robi to słowo odtąd? Błogosławieni są odtąd umarli. To jest następny akcent po ogłoszeniu treści trójanielskiego poselstwa. Ciekawy komentarz znajduje się w Wielkim Boju na stronicy 440. Cały ten rozdział, już nie pamiętam, 39 czy 49, już nie pamiętam, ale cały ten rozdział warto przeczytać. Krótki akapit tylko. Wszyscy, którzy umarli, wierząc w poselstwo trzeciego anioła, wychodzą z grobów przemienieni, aby usłyszeć przymierze Boga z tymi, co przestrzegają Jego prawo. Również ci, którzy Go przebili, Apokalipsa 1,7, którzy drwili i wyśmiewali się z Chrystusa, gdy umierał na krzyżu, a także najgorsi przeciwnicy prawdy Bożej i ludu Bożego, będą wzbudzeni, aby ujrzeć Boga w Jego wspaniałości i przekonać się o chwale, jaką otrzymają wierni i posłuszni Bogu. A więc popatrzmy, jakie wydarzenia przed nami. Z jednej strony ucisk, atak na lud Boży. Zdaje się, jesteśmy w matni, bez wyjścia, i nagle się okazuje, że poparcie i te plecy, o które opiera się ta potęga króla północy czy duchowego Babilonu, przestaje istnieć. Nie będziemy mówili, co się stanie, że przestaje istnieć. Tego Daniel już nie wyjaśnia. Zauważyliście, że my nie idziemy ani krok dalej poza tekst, który mamy w Księdze Daniela. Jeżeli to nie było tam wyjaśnione albo rozpoczęte wyjaśnienie, nie idziemy dalej. Jeżeli zostało zainicjowane, wtedy szukamy szerszych rozwiązań. Natomiast to będzie grupa, która powstanie, aby zobaczyć powracającego Zbawiciela. Jaki to przywilej. Drodzy, my żyjemy w czasie, gdy poselstwo trójanielskie jest głoszone. Nawet jeżeli Bóg by nas odwołał poprzez śmierć, coś by się stało. My mamy szansę zobaczyć powtórne przyjście Chrystusa. Nie dopiero gdzieś tam, jak już będzie. My mamy szansę zobaczyć, jak to zostało opisane, ten ciemny obłok wielkości połowy dłoni męskiej, a później w miarę zbliżania rozświetlający się coraz bardziej, aż dostrzegamy i zbawieni dostrzegą kontury powracającego
króla nie sam wraca, z tysiącami, miriadami zastępów anielskich w chwale Ojca. I wtedy zostaje to dokończone, co zostało rozpoczęte buntem. Bunt i uzurpatorstwo odezwały się na początku. Na końcu jest oddanie, pokora, miłość i zwycięstwo miłości. Chociaż jak Apokalipsa mówi, jeszcze będzie i żal, i płacz, nawet po milenium. Ale to jest inne zagadnienie. Lecz roztropni, zauważyliście? Roztropni, których spotykaliśmy w 11 rozdziale. Oni nie tylko w ciemnym średniowieczu są, oni tutaj są jeszcze. Roztropni jaśnieć będą, jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. To są ci ludzie, którzy znają swojego Pana. To są ci ludzie, którzy w średniowieczu nawet oddali dla Niego swoje życie. To są ci ludzie, którzy zwiastują o powracającym Zbawicielu. Co nas wstrzymuje przed opowiadaniem innym ludziom o tym, w co wierzymy i że czekamy na naszego Zbawiciela? W tym jest nasza roztropność, że stajemy po stronie Jego, tego, który zapłacił za nas tak wielką cenę i tego, który nas umiłował do końca. To nie jest to, że należy to robić, wypada, no bo kto powie, ja tego nie będę robił, a nie będzie mnie tam. Rób tak, jak Bóg cię wyposażył. Korzystaj z talentów i zdolności, które masz. Nie patrz na drugiego i nie mów, gdybym był nim, to bym robił to albo tamto. Paweł powiedział, bądźmy hojni w tym, co mamy, a nie w tym, czego nie mamy. I wtedy nawet podanie szklanki wody w imię ucznia jest udziałem w tej cudownej Ewangelii, która jest naszą wartością. W wierszu 4 Daniel słyszy słowa, tak piękne słowa. Danielu, ale ty zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Mamy ochotę to dalej badać jeszcze? A więc Daniel usłyszał takie słowa. Wiemy już, że mamy do czynienia z tekstem zapieczętowanym i to na długi czas, bo Daniel go pisze w 534 roku, jeżeli zaraz to spisał, ale w najbliższej czasowej okolicy czasowej. Czas końca w tej księdze już został określony na schyłek XVIII wieku. A więc ponad 2000 lat ta księga ma być zapieczętowana. Nowy element wchodzi tutaj w grę. Poruszać, zostawmy go na razie. Może nie będziemy, bo rozszerzylibyśmy to jeszcze zdecydowanie. Gdybyśmy uwzględnili te słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział, gdy zobaczycie tę obrzydliwość i odnosił to do spustoszenia świątyni w 70 roku, bo to był też czas końca dla wybrania narodu izraelskiego. W księdze Daniela, jak mówiliśmy o tym spustoszeniu już po niewoli babilońskiej, podwójnym jest mowa, 70 rok i zburzenie, a później to zarzucenie prawdy o świątyni niebieskiej. A więc my żyjemy w czasie, którego jak gdyby protoplastą były wydarzenia przed zniszczeniem świątyni i Jerozolimy wtedy w pierwszym wieku
naszej ery, czyli rozpatrując według Daniela czas końca w aspekcie wybrania narodu żydowskiego. To jest pierwszy wiek naszej ery i wtedy też należało zwracać na to uwagę, bo tam były poselstwa dla nich. Zresztą myśmy je rozważali, ale my żyjemy już w tym eschatologicznym czasie w sensie globalnym, w sensie całej naszej ziemi. I to jest głównie to zaznaczenie, dlatego że występuje w bezpośrednim kontekście powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i zmartwychwstania. Czy czas, w jakim obecnie żyjemy, to jest już ten czas końca? 12 rozdział dla mnie osobiście to jest jak w matematyce sprawdzenie równania. Cała ta księga i te proroctwa i te wizje to jak jedno równanie z wieloma tam niewiadomymi. Ale 12 rozdział to jest sprawdzenie tego równania. Jeżeli to sprawdzenie nam potwierdzi to wszystko, cośmy po drodze studiowali i tak, jakieśmy to studiowali, to możemy Bogu za to podziękować i mieć nadzieję, że żyjąc w oparciu o te Boże rady idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli nie, to jest coś nie tak. Powtórka. Powtarzamy klasę. Nie wiem, czy mamy na to ochotę. Ale spróbujmy. Jest kilka sposobów, aby się upewnić, czy czas, w którym obecnie żyjemy, w oparciu o proroctwa Daniela, jest czasem ostatecznym. Czytając właśnie ten 12 rozdział do końca, teraz będziemy mieli to przekonanie ugruntowane. Jestem przekonany o tym. Popatrzmy teraz na ten czwarty wiersz w kilku polskich przekładach Pisma Świętego. O co tak naprawdę tutaj chodzi? Biblia Warszawska. Wielu to będzie badać i wzrośnie poznanie. Wszędzie jest tutaj czas ostateczny czy naznaczony, oczywiście naznaczony w tej księdze, wcześniej już. Ty, Danielu, Biblia Gdańska, zamknij te słowa, zapieczętuj księgę aż do czasu naznaczonego, bo wiele ich przebierzy i rozmnoży się umiejętność. Tak oddaje to Biblia Gdańska. Biblia Jakuba Wójka. Ty, Danielu, zamknij mowy, zapieczętuj księgi aż do czasu zamierzonego. Mnodzy przyjdą i będzie rozmaita umiejętność. Biblia Tysiąclecia. Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza. O co naprawdę chodzi? Bardzo często możemy słyszeć i czytać, że rozwój techniki, umiejętności, szczególnie w XIX stuleciu, wskazał na to, że żyjemy w czasie końca, bo Daniel to w czwartym wierszu 12 rozdziału zapowiedział. Czy Daniel w tych tekstach zapowiada rozwój techniki, umiejętności, zdobyczy naukowych? Czy mówi o czymś innym? Ma zapieczętować księgę i później jest powiedziane, wielu to będzie badać i wzrośnie umiejętność, czy poznanie się wzmoże? Czy pomnoży się ta wiedza? Mnodzy przyjdą, będzie rozmaita umiejętność. Wybrałem szczególnie najstarsze i najnowsze przekłady, a więc Biblię Tysiąclecia i Biblię Warszawską, a przedtem Biblię Gdańską i Biblię Jakuba Wójka. Popatrzmy, jak rzeczywistość to ukazała. Bo spełnienie proroctwa możemy obserwować po jego wypełnieniu. To jest ta zasada sprawdzania proroctwa, o tym mówiliśmy na samym początku. W czasie od XVI, a więc w XVI i w XVII wieku, zarówno w jednym, jak i w drugim, napisano po około 20 komentarzy. No, w jednym w XVI 20, w drugim 22 komentarze
do Księgi Daniela, dosyć ogólnych komentarzy, ale wtedy jeszcze ta księga prawie że nie miała tam jakiegoś wzięcia. W pierwszej połowie XIX wieku napisano 109 komentarzy. W XVI wieku 7 komentarzy z tych 20 rozumiało zasadę proroczej rachuby dzień za rok. A więc pomyślmy, to nie jest dopiero wymysł, jak niektórzy mówią, adwentystów przeliczać dzień za rok. Nie, o adwentystach nie było mowy. W XVII wieku 12 komentarzy z 22, a więc już więcej niż połowa, uwzględnia tę zasadę. W wieku XVIII napisano też 22 komentarze i 21 już uwzględnia i rozumie tę zasadę. W latach 1800 do 850 100 komentarzy na 109, o czym wcześniej już była mowa, rozumie i uwzględnia przy wykładni proroka Daniela zasadę przeliczenia w proroctwie dzień za rok. W 1798 roku, skąd my ten rok znamy, ile razy go powtarzaliśmy już, prawnik brytyjski Edward King wykazał, że 1260 lat skończyło się w tym roku. To nie jest wymysł adwentystów, naszych pionierów, aczkolwiek oni to na nowo przebadali i doszli do takiego samego wniosku. W 1768 roku pastor z Frankfurtu ogłosił, że 70 tygodni stanowi część okresu 2300 wieczorów i poranków. Około 1810 roku John Brown opublikował broszurę, w której dowodził, że granicznymi latami okresu 2000 wieczorów i poranków są lata 457 przed naszą erą i 1844 naszej ery. To nawet Miller, który dokonał pierwszego wyliczenia, określał zakończenie na wiosnę 43 roku. Później dopiero poprawił, gdy przyłożył się do tego solidniej. Ale w 1810 roku, bo jeżeli chodzi o wielu następnych badaczy, którzy później coraz częściej zaczęli się księgą Daniela zajmować, to kolejnych 20 badaczy wskazywało na lata 43 do 47 jako zakończenie proroctwa o 2300. W 1818 roku William Miller zrozumiał, a w 1831 ogłosił takie właśnie też zrozumienie. I był zaskoczony, gdy dowiedział się, że w Ameryce i w Europie wielu doszło do tych samych wniosków i to jeszcze przed nim. A gdy ja, Daniel, a więc wróćmy do tego pytania. Jaka umiejętność miała się rozmnożyć, biorąc pod uwagę zapieczętowanie tej księgi do czasów końca? Być może chodzi i o rozwój techniki. Ale Biblia mało się techniką zajmuje. Natomiast zrozumieniem poselstwa Bożego tak. I jeżeli poselstwo było zapieczętowane i obiecano, że w czasie końca się rozmnoży umiejętność, bo wielu to będzie studiować, będzie to badać, to cokolwiek jeszcze byśmy później podwiesili, to chyba w pierwszym rzędzie chodzi o rozwój tej mądrości od Boga, która pozwalała ze zrozumieniem czytać Jego proroctwa przeznaczone na ten czas. Tak. A gdy ja, Daniel, spojrzałem, a oto dwaj inni aniołowie stali, a więc nie tylko Gabriel jest z nim,
Są jeszcze istoty inne niebieskie, inni dwaj aniołowie. Jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki. Ktoś pamięta, nad jaką rzeką wtedy był Daniel? No właśnie, drapieżne zwierzę to było. Ulaj to takie ulaj. I rzekł do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki. Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Aniołowie z sobą rozmawiają. Pamiętacie aniołów, którzy z sobą też rozmawiali? Istoty niebieskie. W księdze Daniela? I Daniel to słyszał? W 8 rozdziale. Prawda? Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? I Daniel słyszy tę odpowiedź. I pytanie, i odpowiedź. I tutaj znowu pytanie jest. Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Do czasu końca to ma być. Kiedy ten koniec przyjdzie? Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niemu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, 2 czasy i pół czasu. A gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko stanie. Pytanie, czegoś brakuje? Co będzie zniszczone? Wielu biblistów idzie w tym kierunku, biorąc pod uwagę 11 rozdział, moc ludu Bożego, gdy będzie zniszczona. Gdy ten król północy ich już tak umęczy, wtedy to wszystko się spełni. I Daniel rozbrajająco szczerze pisze. Wprawdzie to słyszałem, ale tego nie rozumiałem. Czy to nam się zdarza? Że słyszymy coś i ani w ząb, nie wiem o co chodzi. Rozumiem, każde słowo rozumiem, ale o co chodzi? Taka audycja chyba jest, taki konkurs w Polskim Radio w Jedynce, nie? Ale o co chodzi? Panie mój, rzekłem, jaki jest koniec tych rzeczy? O czym tu jest mowa? Kiedy to nastanie? Przecież to zostało już powiedziane. Połączmy te 3 teksty z sobą teraz na jednej planszy. Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? To pyta istota niebiańska, jeden z tych aniołów. Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, 2 czasy i pół czasu. A gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. Wprawdzie słyszałem to, ale tego nie rozumiałem. No przecież, Danielu, otrzymałeś wizję o czasie, czasach i pół czasu. To był 7 rozdział. To była pierwsza wizja, którą Daniel otrzymał. Ale myśmy to studiowali na przestrzeni od lutego do czerwca, a Daniel to miał 10 lat przerwy pomiędzy jedną i drugą wizją. Mógł nawet o tym zapomnieć. I teraz my już wiemy, bośmy to przestudiowali, że to jest te 3,5 czasu, inaczej 1260 dni, albo 42 miesiące według Apokalipsy. I to oznacza 1260 lat. My już wiemy, że okres rozpoczyna się w roku 538 i konsekwentnie kończy się w roku 1798. A więc tutaj widzimy, że to nam się wyjaśnia. Ja mówiłem, że jest ten symptom taki kolejarski. Nieraz, i to szczególnie w 12 rozdziale, lekkie niedopatrzenie czegoś i już nie rozumiemy, i już nie wiemy, gdzie jesteśmy. Daniel na tym sam szczerze to wyznaje. Mówi, Panie, powiedz mi, bo ja nie wiem. Wobec tego anioł mu powie. Danielu, idź, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do ostatecznego czasu. Jak gdyby nie dopytuj się. Rozumiesz, nie rozumiesz, nie żyjesz w czasie ostatecznym.
Ale ci jeszcze coś więcej dopowiem, a to jest chyba dla nas dopowiedziane czytelników żyjących w czasie końca, gdy księga znowu jest otworzona. Apokalipsa ukazuje nam ten moment w 10 rozdziale Apokalipsy. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych. Bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Tu mamy cudowną obietnicę, warunkową obietnicę. Już wiemy, kim są roztropni. Chcesz mieć poznanie? Roztropni będą je mieli. A więc tu nie bystry umysł jest potrzebny. Tu jest potrzebna pobożność. Tu jest potrzebny kontakt z Bogiem. Tu jest potrzebne oddanie się Bogu. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. Czy to znaczy, że jeżeli ktoś nie wierzy nawet w Boga, bez Boga idzie przez życie, albo jest chrześcijaninem, ale i tak po swojemu wszystko robi, to jest życie bezbożne. Czy wtedy nie będzie mógł zrozumieć tych okresów i wyliczyć? Nie, będzie mógł. Poznanie według Biblii to nie poznanie wykresów, to nie poznanie jakichś faktów, które historycznie można zamarkować i wypisać, zrobić sobie z tego notatki. Poznanie w Piśmie Świętym tego, co czyni Bóg, to jest udział w tym, co czyni Bóg. Myśmy mówili, jakie są cele proroctwa. Pierwszy, ktoś pamięta? Przekonać człowieka, że Bóg istnieje. Bóg, który zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jaki kolejny cel? Uwiarygodnienie proroka i Słowa Bożego. Bo on w imieniu Boga te słowa przekazuje. Uwiarygodnienie proroctwa. Następnie poznanie przyszłości. To, co my zazwyczaj stawiamy na pierwszym miejscu. I wreszcie najważniejsze to jest udział w realizacji tego proroctwa, jeżeli to się realizuje w moim czasie, albo przygotowanie się na wydarzenia, które to proroctwo sygnalizuje. Przygotowanie samego siebie. I to jest coś, co stanowi znamiona poznania, które możemy mieć, gdy studiujemy proroctwo. Chrystus powiedział, kto by chciał czynić wolę Bożą, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy ja mówię sam od siebie. Tutaj w nawiasie by należało sam od siebie jako człowiek, jako Jezus z Nazaretu, tak jak mnie traktujecie. Czy mówię jako Mesjasz, czy mówię jako Zbawiciel. Ten tekst, jak nie mamy podkreślony w Biblii, podkreślmy sobie. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych, wypławionych. Lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. I kolejne wskazówki, które otrzymuje Daniel. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1250 dni. Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Co to za okresy? Nie mieliśmy ich do tej pory w księdze Daniela. One się pojawiają jedynie w całym Piśmie Świętym
tylko tu w 12 rozdziale, w wierszu 11 i w wierszu 12. Wiemy o obrzydliwości spustoszenia. Wiemy o zniesieniu tej ofiary. 8 rozdział, 9 rozdział. I szczególnie pomocny może być nam tutaj 9 rozdział. Bo to miało nastąpić po śmierci Chrystusa, prawda? I gdy 11 rozdział doprowadza nam w narracji tego króla północy w tym wydaniu już religijnym, a więc to jest ten mały róg z 8 rozdziału już w fazie religijnej, chrześcijańskiej, to należy zwracać uwagę na to spustoszenie, na tę obrzydliwość, która poprzez chrześcijańską fazę działalności została spowodowana. Co z tymi tekstami robić? Gdzie one mają swoje miejsce? Gdzie początek, gdzie mają koniec? Najpierw zajmijmy się tym 1290 dni. Wracamy do tej planszy. Już wiemy, kiedy rozpoczyna i kończy się ten okres, który doprowadza nas do czasu końca. Przenieśmy sobie tutaj na pustą stronę, żeby to lepiej można było zobaczyć. 1538, 3,5 czasu, czyli 1260 dni, doprowadza nas do 1798. I wchodzi nam teraz okres 1290 dni, a więc o 30 dni dłuższy. I o ile tamten wybiegał do przodu, to ten nas skłania niemal do odliczania w tył 1290. Bo jest, było powiedziane od czasu zniesienia stałej ofiary codziennie i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. A więc do jakiego czasu upłynie? No do tego samego czasu, do którego upłynęło 1260. A więc popatrzmy, zabawmy się, gdybyśmy tak to chcieli policzyć. Czy to ma sens? Jeżeli mają wspólny koniec i do tego czasu upływało czas, czasy i pół czasu, czyli 1260 dni. I znowu jest powiedziane, że od zniesienia stałej, codziennej ofiary i postawionej obrzydliwości upłynie 1290 dni. No to nie mając innej pomocy, no chwytamy się, że do tego samego roku 1298-1290 upłynie. Liczymy do tyłu. Jeżeli kończy się tutaj to 1260, 30 jeszcze do tyłu, dochodzimy do 508 roku. Czyli wynikałoby, że Daniel, który w 9 rozdziale słyszy, że ta obrzydliwość będzie postawiona i od tej pory aż do końca będzie ustawiczne pustoszenie, to teraz dowiadujemy się, że to miałoby być w roku 508. Postawione. Co się działo w 508 roku? Dużo różnych propozycji jest. Naprawdę bardzo dużo. To, co mnie najbardziej przekonuje, to to, co stało się z zachodnim chrześcijaństwem w okolicach tych lat. Zachodni system chrześcijański ma duże kłopoty. Przeciwko jego nauce występują trynitariusze. Tutaj dochodzi do walki tych trzech plemion, Herulów, Wandalów i Ostrogotów. Tych trzech rogów, które wyrugował z siódmego rozdziału Daniela mały róg. Później ostatni będzie wyrugowany już i to przyspieszenie następuje, gdy Justynian w 538 roku, w 533 wydaje swój dekret. Ostrogoci dopiero zniszczeni są
w roku 530 nie zniszczeni, a złamana ich potęga w 538 roku. Ten okres dla chrześcijaństwa biskupa zachodniego jest strasznie ciężki. I już ta obrzydliwość spustoszenia się pojawia poprzez tam kombinacje wokół transubstancjacji, wprowadzenia mszy, ale to już jest trzeci wiek, a my jesteśmy tutaj już piąty na początku szóstego wieku. Ten rok nam wskazuje 508 rok. Ale wtedy nastąpiło coś, co bardzo mocno postawiło biskupa Rzymu. I pozwoliło mu się bronić dalej i iść dalej przebojem. Król frankoński, Chlodwik, skłonił się do chrześcijaństwa zachodniego obrządku rzymskiego. I w okolicach tego 508 roku przyjął chrzest. Francja, Frankowie wtedy otrzymali miano najstarszego syna Kościoła, wspomożyciela Kościoła. Oni postawili ten system rzymski dopiero na nogi, a później Justynian im dalej pomagał. Tak ja rozumiem i to mnie przekonuje, że chrzest Chlodwiga, króla frankońskiego, z rąk biskupa Rzymu wydatnie wsparł ten kierunek w jego praktykach sprzecznych z naukami Pisma Świętego. Być może później dlatego Francja tak bardzo nieprzychylnie patrzyła na to, na co jeden z ich królów dał się nabrać tyle wieków wcześniej, że później postanowili z tym skończyć. Ale tekst następny, tekst dwunasty, mówi nam: błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Pod co podpiąć ten okres? Jeżeli tutaj jest powiedziane, że do tego czasu to jest 1260 od postawienia obrzydliwości i spustoszenia, i jesteśmy w roku 1798 w tych dwóch okresach, i ten dłuższy mówi o tym, że on będzie upływał, czyli jego po prostu się będzie później, no zobaczymy, jak on będzie narastał. Tak tutaj jest powiedziane: błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni, czyli okres dłuższy o 45 dni. Miał wytrwać i dotrwać. I ja proponuję, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, jako tezę, że od tego samego okresu, kiedy obrzydliwość spustoszenia była postawiona, 1335 dni, znowu idziemy do przodu i sięgamy poza rok 1798 i wychodzi nam dokładnie rok 1843. A dlaczego nie 44? Pasowałoby nam z tym wykresem 2300 wieczorów i poranków. Lepiej nam nie może pasować niż to. Pomijając, że Miller najpierw mówił o 43 roku, później się wycofał, zweryfikował słusznie i rok 44 październik wytypował, i tak już wielu przed nim typowało i wielu po nim. Ale tu jest powiedziane: błogosławiony, kto doczeka i dożyje tego, tych 1335 dni. W roku 1843 było pierwsze rozczarowanie tych, którzy już w czasie końca, bo to było już w czasie końca, oczekiwali na powtórne przyjście Chrystusa, na działanie Boga, i rozczarowali się, i doszło do niesamowitego przesiewu.
na wiosnę 43 roku, jak nasze dane kronikarskie dowodzą, czekało w samych Stanach Zjednoczonych ponad 250 tysięcy ludzi. Ten pierwszy przesiew spowodował, że w październiku 44 roku ta liczba już była bardzo przetrzebiona. Czytaliśmy w 11 rozdziale tutaj księgi proroka Daniela dzisiaj przed południem, że Bóg dopuszczał nawet w ciemnym średniowieczu, że niektórzy obłudnie przyłączyli się do ruchu Bożego. Pamiętacie, jaka była motywacja? Aby ci, którzy wyjdą z tego, byli oczyszczeni, wybieleni, wytrawieni. W drugim rozczarowaniu też mnóstwo ludzi odpadło. Niektórzy nieliczni stanowili garstkę, która uchwyciła się Słowa Bożego i powiedzieli, to nie Miller się pomylił, to nie myśmy się pomylili, co do daty, myśmy źle zrozumieli proroctwo Boże. To nie o to chodzi. Pamiętacie, zaraz po rozczarowaniu Hiram Edson, jak idzie przez pole kukurydziane, na co Bóg zwraca jego uwagę? Na świątynię. I właśnie w 44 roku tę nadzieję i tę prawdę o świątyni uchwycą i pojmą i umiłują ludzie, którzy umiłowali Boga ponad rozczarowania, ponad wszystko, ponad samego siebie. A więc ten, który dożył tego pierwszego już przesiewu, jest błogosławiony. I ten, który dalej pójdzie z Bogiem, w tym błogosławieństwie pozostaje, jak czytaliśmy, to przecież te wiersze 6, 7, 8 nam o tym mówiły, że będzie wielu wypławionych, będzie wielu oczyszczonych, bezbożni pójdą bezbożną drogą, ale roztropni będą mieli właściwe poznanie. Ale ty, Danielu, wcześniej już było powiedziane, idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz u swego kresu końca dni. Chcielibyście usłyszeć takie słowa? Bardzo bym chciał usłyszeć takie słowa. Takie zapewnienie. Połóż się. Moja mama, gdy umierała, miała taką pewność. Powiedziała, pozwólcie mi zamknąć oczy. Jestem zmęczona życiem. Jestem osobą wierzącą i wiem, że gdy je znowu otworzę, zobaczę mojego umiłowanego Zbawiciela. Lekarze z podziwu nie wychodzili. Gdy ona odmówiła przewiezienia ją z powrotem na Ojom, gdzie już jej życie odratowano, powiedziała, pozwólcie mi umrzeć. Daniel słyszy te słowa. Nie wiemy nic więcej o Danielu. Wiemy, że już miał 90 lat. I Bóg mu powiedział, Danielu, zmartwychwstanie jest twoim udziałem. Zwróćmy uwagę jeszcze na jeden wykres, który chciałem wam bardzo krótko przedstawić. Tutaj mamy linię historyczną. Babilon od czasów Nebopolasara. 626, później Medopersja, Grecja i tak dalej, Rzym pogański, Rzym później papieski. Niewola, prorok Jeremiasz mówił o niewoli babilońskiej, która miała trwać 70 lat. I to jest ten łuk najniższy. Nie wiem, czy zauważyliście, to nie zostało zapisane w tekście. Ale gdy uważnie czytamy Księgę Daniela, to świątynia też miała swoje 70 lat niewoli w gruzach. Została zniszczona w 586 roku przed Chrystusem, a oddana do użytku była w 516 roku przed Chrystusem. Dokładnie 70 lat.
Naród miał swoje 70 lat, świątynia miała swoje 70 lat. To jest bardzo ciekawe, gdy czytamy wnikliwie Pismo Święte, widzimy te pokłady, które tam są, które nawet nie są sygnalizowane, tylko dopiero po połączeniu faktów je widzimy. To tak jak w Apokalipsie, która liczba w objawieniu jest najczęściej wzmiankowana. Proszę? 7, oczywiście, że 7. 7. 7 świeczników, 7 zborów, 7 trąb, 7 pieczęci, 7 i tak dalej, i tak dalej. Czy wiecie, że w objawieniu jest kilka siódemek, które nie są wzmiankowane, że jest ich 7, a jest ich 7? Między innymi 7 błogosławieństw. Gdy czytamy z uwagą, to jest kopalnia, to jest cudowny tekst. Następnie mamy okres 2300 wieczorów i poranków od 457 do 1844. A więc przechodzimy z ery przed naszą erą do ery po Chrystusie. Nasza era, jak ją nazwaliśmy. Początek 70 tygodni, to jest początek 2300 wieczorów i poranków, to jest 70 tygodni, czyli 490 lat, które dzielą się na mniejsze tutaj okresy. 7,62 i później ostatni tydzień, gdzie jest zaznaczona śmierć Jezusa Chrystusa, koniec systemu świątyni starotestamentowej, koniec składania ofiar i to jest ten ostatni tydzień i pozostaje ta druga połowa jeszcze dla wybranego narodu izraelskiego. I ten wybrany naród odrzuca ostatecznie Mesjasza. Nie chce nawet jego Ewangelii słuchać. W Księdze Dziejów Apostolskich w 14 rozdziale czytamy, jak Paweł jest w Antiochii i mówi Żydom, którzy ich wypędzili z synagogi i gniewali się i prześladowanie wszczęli. Gdy poganie ich słuchali, Paweł powiedział, wam najpierw miało być zwiastowane to poselstwo, ale uważacie, że jesteście niegodni, idziemy do pogan. Nowy Kościół Izrael, nowotestamentowy, wtedy, gdy kończy się 70 tygodni. Nie znaczy to, że Izrael nie ma zbawienia, jak każdy inny naród, ale Izrael już nie ma uprzywilejowanej funkcji jako naród do głoszenia Ewangelii Bożej. Rok 70, zburzenie Jerozolimy, następnie mamy te okresy 538-1798, czas dominacji Małego Rogu, to jest 7 rozdział Daniela. Następnie mamy inny okres 1290 dni i 1335 dni, o czym mówiliśmy dzisiaj. I według Daniela, według 7 rozdziału sąd, według 8 rozdziału Jom Kippur, oczyszczenie świątyni, co oznacza to samo, sąd, któremu poświęciliśmy kiedyś cały wykład. Zwiastowanie Ewangelii, przywrócenie prawdy, ostatni ucisk, doświadczenia na ziemi, święci zapieczętowani, powstanie Michała, koniec doświadczeń ludu Bożego, i Królestwo Boże. Drodzy, to jest wszystko przed nami. Tak jak mówiłem, to co najlepsze jest przed nami. Mam jeszcze tu trochę materiału, ale już nie będę go realizował z wami. Chciałbym, abyśmy wrócili do tego tekstu, do tych słów, które Bóg skierował do Daniela. Cudowne jest to, że gdy nasze życie, które nie jest pewne, śmierć nie zagląda do metryki, ale gdy już człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że to jesień życia nastaje,
kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że no, coraz więcej czasu na wszystko potrzebuję, coraz więcej nogi bolą, dlatego że zapomina, to ta świadomość, że idziemy tą drogą i świadomość, że idziemy w tym właściwym kierunku, to jest osłoda. To jest coś, co nawet czasem każe przyspieszyć trochę kroku, chciałoby się rzec. Życie na tej ziemi mimo grzechu, ono ma swoje uroki, ale zauważyliście, że te uroki później każą sobie zapłacić i czasem to nie są uroki. Piękne jest to, gdy słyszymy Jego zapewnienie i Jego zachętę. Powstaniesz do swojego losu. Adam Mickiewicz napisał taki tekst. Gdzie będzie kto po śmierci, za życia odgadnie. Gdzie chylił się za życia, tam po śmierci wpadnie. Dziwną teologię miał Mickiewicz. No, z wielu względów. Ale zwróćmy uwagę, że coś w tym jest. Że to nie jest pozostawione jak Konstantyn Wielki na łoże śmierci. To jest coś, o czym dobrze jest myśleć wtedy, gdy o tym się dowiadujesz, bo wtedy twoje życie nabiera rumieńców, sensu, celu. Ono jest piękniejsze, ono jest pewne, ono jest wartościowe. Zanim się dzisiaj rozstaniemy, chciałbym wam życzyć wielu, wielu Bożych błogosławieństw. Tego, by On nas wszystkich zachował w wierności Jemu, wierności Jego nauce zawartej w Piśmie Świętym i aż do końca, kiedykolwiek ten koniec będzie. A tak jak zapowiedziałem tytuł tego wykładu, przed nami jest to, co jest najpiękniejsze i najwspanialsze. Drogi Panie, dzisiaj na nowo nas przekonałeś o tym, że żyjąc w czasie końca, nawet jeżeli wcześniej nas odwołasz, to i tak Cię ujrzymy, gdy będziesz wracał. Tęsknimy za tym wydarzeniem, tęsknimy za chwałą, którą przygotowałeś dla wszystkich, którzy Tobie oddali swoje życie. Proszę o błogosławieństwo i o to, abyśmy wtedy wszyscy gromadnie byli razem, tak jak jesteśmy tutaj, z internautami, z naszymi rodzinami, małżonkami, dziećmi, wnukami, krewnymi, sąsiadami i z tysiącami innych ludzi, których Ty chcesz zbawić. Dziękuję Ci za przywilej, jaki mi dałeś, że mogłem dzielić się z braćmi i siostrami moimi tym, co znalazłem w Twoim Słowie, co mi objawiłeś. Nawet w trakcie prowadzenia tych spotkań tyle rzeczy na nowo zobaczyłem, na nowo mogłem przemyśleć i rzeczy, których nigdy przedtem nie widziałem. Chwała, cześć i uwielbienie niech będą Tobie za wszystko. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa proszę o to, abyś był z nami i pomógł nam być zawsze z Tobą. Amen.